Miasto to było siedzibą książąt pomorskich. Do dziś zachowała się tu intrygująca baszta czarownic. Można tu także zobaczyć największą na świecie kolekcję dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza. Jestem w Słupsku, którego nazwa wywodzi się od przepływającej przez jego centrum rzeki Słupi. Mimo że pierwsze ślady osadnictwa w rejonie Słupska pochodzą z epoki brązu, to pierwsza wzmianka źródłowa wymieniająca Słupsk jako miasto pochodzi z roku 1269. Odnosi się do grodu położonego na terenie dzisiejszej Starówki i jej okolic. Wiele miast z rejonu dzisiejszego Pomorza miało bardzo ciekawą historię, ale Słupsk chyba szczególnie burzliwą, zwłaszcza w XIII-XIV wieku, kiedy można powiedzieć, co chwilę zmieniał przynależność państwową. To jest ten okres, kiedy zachodzą bardziej burzliwe zmiany. Najpierw rok 1265, kiedy Słupsk uzyskuje prawa miejskie z rąk księcia gdańskiego Świętopełka. W 1294 roku Słupsk przechodzi we władanie korony polskiej na skutek bezpotomnej śmierci, można powiedzieć, Mieściwoja drugiego księcia gdańskiego. No i wówczas przychodzi okres rzeczywiście kilkukrotnych zmian przynależności państwowej. Mianowicie rok 1307, to jest taki rok, kiedy na skutek tak zwanej zdrady rodu Święców, którzy administrowali w tym czasie Słupskiem, Słupsk przechodzi na rzecz korony marchii brandenburskiej. No i w tym czasie, w 1310 roku, miasto zostaje, jest relokowane, uzyskuje dostęp, właściwie można powiedzieć, do gospodarki morskiej, dlatego że w tym akcie relokacyjnym uzyskuje prawo do użytkowania Słupi na odcinku praktycznie od Słupska do Ustki. Po obu stronach rzeki 5-metrowy taki pas jest dostępny dla mieszczan, dlatego 200 dodatkowych łanów ziemi. No i rok 1317 to jest z kolei rok, kiedy miasto z powrotem po wygranej wojnie z Marchią Brandenburską wraca do korony polskiej. Później rok 1317 to jest taki rok, w którym właśnie następuje kolejna zmiana przynależności państwowej Słupska. No i najistotniejszy taki okres to jest, można powiedzieć, 1329-1341. Mianowicie tutaj na skutek trudności finansowych, można powiedzieć, książąt pomorskich, miasto zostaje oddane w zastaw krzyżaków. Tak? Mhm. I to jest taki okres 12-letniej, można powiedzieć, przynależności Słupska do państwa krzyżackiego. I rzeczywiście rok 1341 następuje jakby wykupienie Słupska z powrotem od krzyżaków. Bogusław V co prawda nie zebrał całej kwoty, ale co ciekawa rzecz, mieszczanie bardzo mocno się tutaj dołożyli i rzeczywiście miasto zostało z powrotem wykupione od krzyżaków. I to jest właściwie już okres, kiedy wchodzimy w ten etap kilkusetletni panowania gryfitów, można powiedzieć, w Słupsku. Można powiedzieć, że Słupsk chyba szczęśliwie ma bardzo dużo pamiątek z tych lat, z tego okresu, no bo rzeczywiście w dobrym stanie zachowało się dużo obiektów średniowiecznych. To prawda, rzeczywiście. Mamy kilka gotyckich kościołów, mamy kościół mariacki, kościół świętego Jacka, mamy dawniejszy kościół świętego Mikołaja, dzisiaj bibliotekę miejską, która w latach 70. powstała na bazie nieistniejącego już właśnie kościoła świętego Mikołaja. No i mamy rzeczywiście to, co tutaj jest przed nami, czyli mury obronne. Mury obronne, które w pierwotnym kształcie miały blisko 2,5 km długości. Dzisiaj właściwie zachował się taki nieco ponad 400-metrowy odcinek, ale ten odcinek, przy którym tutaj stoimy, to jest akurat właśnie ten najbardziej taki okazały, najdłuższy fragment tych murów obronnych. No i te mury obronne to rzeczywiście coś, czym Słupsk się szczycił przez wiele lat. Dzisiaj mamy te dwie główne bramy miejskie, no i oczywiście mamy basztę czarownic, ten taki pewnie najbardziej kojarzony ze słupskim średniowiecznym układem murów obronnych element. No właśnie, dlaczego baszta czarownic? Baszta czarownic, to nazwa nawiązuje rzeczywiście do czarownic, które tutaj, kobiet, które były posądzane o czary. To jest historia dość długa, bo rzeczywiście długa i jednocześnie skomplikowana, bo właściwie w wieku XVI, można powiedzieć, na tym obszarze pojawiają się pierwsze właśnie procesy, tortury, wydawane wyroki,
spalenia na stosie kobiet, które były posądzane o czary. I tutaj rzeczywiście ta baszta czarownic słupska, która powstała w latach 1410-1415, ona w wieku XVII również jakby wpisała się w ten taki pojawiający się w Europie trend do takich właśnie procesów, do skazań kobiet, które były posądzane o czary. To tak? Się odbywało tutaj właśnie, w tej baszcie? Tutaj przy baszcie czarownic najczęściej po prostu palono kobiety, które były posądzane o czary na stosie. Szlak gotyku ceglanego to prawdziwa gratka dla miłośników średniowiecznej architektury. Wchodzi on w skład europejskiego szlaku gotyku ceglanego. Umiejętności średniowiecznych murarzy wykorzystujących jako budulec wypalaną w piecu cegłę można podziwiać, zatrzymując się m.in. przed Kościołem Mariackim. Wzniesiono go w pierwszej połowie XV wieku. Kościół pomimo wielokrotnych zniszczeń, odbudowy i przebudowy zachował średniowieczną gotycką bryłę. Do kościoła przylega wieża. Patrząc na nią od strony ulicy Mikołajskiej, łatwo dostrzec, że jest odchylona od pionu i to aż o 89 cm. Na trasie szlaku gotyku ceglanego znajduje się również brama młyńska, przez którą kiedyś można było wjechać do miasta od strony Gdańska. Wybudowano ją w XIV wieku. Wklejona w mury miejskie stanowiła element fortyfikacji obronnych. W bocznych elewacjach widać otwory strzelnicze. Do miasta od strony Szczecina można było wjechać bramą nową. Jest ona budowlą masywną, założoną na planie prostokąta. W dolnej kondygnacji znajduje się ostrołukowy otwór dawnego przejazdu. Obecnie jest on przeszklony. Bramy miejskie prawie do końca XVII wieku były zamykane na noc. Obecnie w bramie nowej znajduje się galeria sztuki współczesnej. Od 1910 do 1959 roku pod gotyckim łukiem Bramy Nowej przejeżdżały tramwaje. Słupsk szczyci się zabytkowym tramwajem, chociaż ten rodzaj transportu przeszedł tu już do historii. Po wojnie nie wystarczyło środków na przebudowę sieci trakcyjnej. Na pamiątkę pozostał powojenny wagon typu 2N2, na który wielu słupszczan do dziś patrzy z sentymentem. Biały spichlerz jest jednym z najcenniejszych zabytków budownictwa przemysłowego w Słupsku. Zaprojektowano go z przeznaczeniem na magazyn wojskowy. Jego budowa rozpoczęła się na początku XIX stulecia. Spichlerz pełnił swoją funkcję do zakończenia II wojny światowej. Dziś w jego odnowionych murach można podziwiać największą na świecie kolekcję dzieł malarskich i rysunkowych Stanisława Ignacego Witkiewicza. Przyłapała mnie pani. Zdarza się? Próbowałem, no nie wiem, chyba naśladować, tak mogę powiedzieć, to słynne, demoniczne spojrzenie Witkacego, które zresztą można zobaczyć u portretowanych przez niego osób. Można, nie można, różnie to bywa. Zależy od indywidualnej wrażliwości na odbiór, od tego, co się wie na temat Witkacego, a czego się nie wie. Zanim porozmawiamy o jego biografii i niezwykłości jego życiorysu, no to chciałbym się dowiedzieć w ogóle o fenomenie, bo chyba tak mogę powiedzieć, tej kolekcji, która znajduje się w Słupsku. I chyba nie przesadzę, jeżeli powiem, że bardzo wiele osób nie ma pojęcia o tym, że największa na świecie kolekcja jego prac znajduje się właśnie tutaj. Fenomen, ciekawość, dzieje historii, czasem się mówi taki jakby nawet pozagrobowy, pośmiertny żart Witkacego, bo rzeczywiście no, w czasach, gdy Witkacy żył, Słupsk, to było prowincjonalne niemieckie miasto Stolp in Pommern. Przypuszczalnie Witkacy nawet nie wiedział, że taka miejscowość istnieje, bo to, co go interesowało, to nie działo się w Stolpie. Z tych osób, które są znane szerzej w sztuce, w historii sztuki, w Stolpie urodził się Otto Freundlich, ale tak się złożyło, że gro twórczości, gro życia spędził we Francji, uprawiał twórczość niefiguratywną, którą z kolei nie interesował się Witkacy. Początki słupskiej kolekcji sięgają roku 1965. Wtedy ówczesny dyrektor Muzeum Janusz Przewoźny zdecydował, że kupi część kolekcji, którą Michał Birula-Białynicki odziedziczył po swoim ojcu Teodorze, lekarzu zakopiańskim, przyjacielu Witkacego.
Brzmi to od wielu lat, właściwie brzmi to niesamowicie, że inne muzea nie były zainteresowane. No właśnie, bo w 60-tych latach nie interesowano się portretami Witkacego. Dzisiaj się to wydaje niesamowite, ale portretami interesowano się mniej. Był doceniany jako dramaturg, były doceniane jego kompozycje olejne, a można powiedzieć na szczęście dla Słupska, na szczęście dla Witkacego i na szczęście dla tych, którzy zawodowo i prywatnie zajmują się Witkacym, Muzeum Słupskie podjęło taką decyzję. Tak na marginesie, za jeden portret płacono wtedy 1500 zł. Była to pierwsza pensja nauczyciela po studiach, pierwsza pensja asystenta muzealnego. I kolejne takie duże, zwarte zakupy to początek lat 70. Kilkanaście rysunków, kilka portretów od Józefa Głogowskiego, inżyniera, fotografa, autora słynnych min witkacowskich, słynnych min, na których, fotografii, na których możemy zobaczyć Witkacego. Późniejszy zakup w 74 roku od Włodzimierza Nawrockiego, dentysty Witkacego, który z kolei leczył Witkacemu zęby, a ten nie płacił mu żywą gotówką, tylko płacił mu portretami. Można zobaczyć portrety członków rodziny Nawrockiego właśnie tutaj. Można w Słupsku. Portret jest bardzo okazały, bo te duże w typie A, więc budzące największe zainteresowanie, że najbardziej się podobające tym tak, na pierwszy taki ogląd, a zarazem trzeba dodać, że portretów w typie A jest bardzo mało. Jest portret Marii Nawrockiej w typie A, jest portret Włodzimierza Nawrockiego w typie A, jest też portret Zofii Nawrockiej z takim ciekawym dopiskiem, wierszykiem. Tak jak ty mnie zęby, ja tobie rodzinę. Ocenisz to wszystko, gdy ja całkiem minę. Zęby diabli wezmą, portrety zostaną i cały interes będzie jedną raną. W naszej kolekcji możemy się też pochwalić pracami z kolekcji Modesty Zwolińskiej. Modesta Zwolińska była siostrą Neny Stachurskiej. Nenę Stachurską można zobaczyć na niemal 100 portretach, bo co najmniej tyle wykonał Witkacy. Była ona jedną z ulubionych modelek Witkacego. Mamy też w kolekcji prace i rękopisy filozoficzne Witkacego z kolekcji Jana Leszczyńskiego, filozofa, przyjaciela Witkacego, męża Janiny Sturowskich. Tu warto też przypomnieć może, że po wojnie Jan Leszczyński był pierwszym edytorem pism Witkacego. I wreszcie, jak patrząc chronologicznie w tych zwartych kolekcjach, mamy też część prac, które podarował nam Maciej Witkiewicz, stryjeczny wnuk Witkacego. To są portrety węglowe rodziców, portret kuzynki Witkacego, wczesne prace z taka obiekt, które były kiedyś w domu na Antałówce. Patrząc na te portrety, zwróciłem uwagę na pewne, nie wiem, symbole, kody pod podpisem i datą. Znajdują się również literki i one są różne. Co to oznacza? Tak, to są, używamy najbardziej chyba pojemnego określenia, czyli po prostu mówimy skróty. Skróty są takie, jak tutaj Witkacy, to jest ten pseudonim, pod którym on najbardziej może jest znany. 1931, szóstka rzymska, czyli czerwiec. Tu mamy nie w skrócie napisane, mamy wermut, czyli po prostu normalny, słodki, może ktoś woli wytrawny, ten alkohol. To znaczy, dalej, tym artysta się wspierał, tworząc ten portret, tak? Wspierał się. On chciał w ogóle, miał od dziecka zaszczepioną naturę eksperymentatora i on chciał tak naprawdę sprawdzić, jak pod wpływem zażycia bądź niezażycia pewnych specyfików zmienia się sposób widzenia świata, a w konsekwencji forma artystyczna dzieła. Na dłuższą metę tak naprawdę te sztuczne specyfiki, sztuczne raje nie zastąpią autentycznego przeżycia metafizycznego, tego, co powinno leżeć i po stronie twórcy, gdy tworzy dzieło, i po stronie odbiorcy, gdy przed tym dziełem stanie. Przez stulecia Słupskiem władał ród Gryfitów. Ich siedzibą był wybudowany w XVI wieku zamek książąt pomorskich. Na zamkowym dziedzińcu znajduje się pomnik wybitnego przedstawiciela tego rodu, Bogusława X Wielkiego. Książę zjednoczył księstwa pomorskie i był inicjatorem budowy Słupskiego zamku. Zamek od chwili zakończenia odbudowy w 1965 roku jest siedzibą Muzeum Pomorza Środkowego. Znajdują się w nim zbiory poświęcone historii ziemi słupskiej. Prezentowane są tu wystawy stałe, na przykład Skarby Książąt Pomorskich i Sztuka Dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku.
Wracając do Słupska, warto odpocząć w jednym z jego licznych parków lub skwerów. Na szczególną uwagę zasługują słupskie planty rozciągające się wokół Starego Miasta. Parki takie powstawały w całej Europie w XVIII i XIX wieku, w miejscach, gdzie burzono średniowieczne obwarowania przeszkadzające w rozbudowie miasta. Dzień dobry. Chciałbym zapytać o taką rzecz. Może wyda się to pani banalne, ale dla mnie to jest... Panie Tomku! Przepraszam, przepraszam. To też bez sensu. Tak, cieszę się, że się spotykamy, bo chciałbym zapytać o taką rzecz, związaną rzecz jasna z muralami. Dzisiaj występują w wielu miejscach w Polsce, ale to się zaczęło, zdaje się, właśnie tutaj, w Słupsku. Zaczęło się, tak myślę, w Słupsku w 1969 roku, kiedy Mirek Jaruga, artysta plastyk, zostaje artystą plastykiem, ale miejskim, więc podlega władzom miasta. Myślę, że przez 20 lat swojego urzędowania tutaj miał niebagatelny wpływ na to, co się na ścianach bloków, szarych blokowisk znalazło. Ale to musiał mieć jakieś naprawdę silne argumenty albo niezwykły sposób oddziaływania na władzę, że po pierwsze był plastyk miejski, no a po drugie, że pozwolono mu na takie wykorzystanie przestrzeni. Może geniusz locji, a może charyzma tego człowieka, ale te ściany na blokowiskach słupskich zaczęły nabierać innego charakteru. Nie propagandowego, choć jeden mural taki został, ale właśnie dawano artystom się, że tak powiem, wyrazić poprzez swoje dzieło na gigantycznej powierzchni, bo takie bloki czteropiętrowe no miały siłę oddziaływania na wyobraźnię wszystkich mieszkańców, dzieci, młodzieży, dorosłych. A czy były jakieś ingerencje albo sugestie co do tematyki, a przede wszystkim wydźwięku tych prac? Z opowieści wynika, że nie. Że niektóre oczywiście te na zlecenie LOT-u czy innych instytucji były tematycznie związane, choć nie zawsze. Ale większość z nich dała jednak taką możliwość ekspresji twórczej i wypowiedzenia się artystów. No właśnie słyszałem na ten temat to, że chyba najbardziej artyści lubili prace abstrakcyjne. Tak, pojawiło się tutaj sporo takich naprawdę i na osiedlach, i w centrum miasta. Troszkę w centrum mniej, ale te osiedla rzeczywiście ożywały. Ten opisywany szeroko This Side Up w języku angielskim, no to już było na tamte czasy niezwykłe i niespotykane. Złożony z takich kropeczek i kuleczek z pudełkiem przypominającym dyskietkę. Młody artysta plastyk, który dzisiaj jest europejskim artystą plastykiem żyjącym na zachodzie, a pochodzący ze Słupska, mówi, że jako chłopiec przechodził koło tego muralu i zawsze sobie obiecywał, że będzie malował takie kółeczka i tylko będą równiejsze. Czy któreś z tych prac przetrwały do dzisiaj, z tych dawnych murali z lat 60. i 70.? Odrestaurowany jest mural na Teatrze Lalki Tęczaj. Tam jest do dzisiaj do podziwiania Mirosława Jarugi, tego właśnie plastyka miejskiego. Wiemy, że współcześnie powstaje też bardzo dużo murali w Słupsku. My stoimy przed no, chyba największą pracą w mieście. To też może być taka swoista lekcja historii z tego, co widzę. No jest to przeniesienie historii Słupska i elementów architektonicznych Słupska przez pana Łukasza Mieszkowskiego, bo to jest autor tego muralu. Te postaci, te kamieniczki są związane ze Słupskiem i jeśli ktoś chce postudiować ten mural, no to myślę, że powinien sięgnąć po taki przewodnik, po przygotowanie, ale nie musi, bo postaci są tak barwne i tak atrakcyjne, że na fotografiach turyści po prostu ustawiają się z tymi postaciami i się fotografują, czy to z dalekiej perspektywy, czy to z bliskiej. Fascynujące jest oczywiście też to załamanie perspektywiczne, które sugeruje, że ta kamienica się załamuje. Ona się nie załamuje. Myślałem, że jednak tak. Nie. Natomiast to, że się pojawiają tutaj i Witkacy, i Waldorf, i Heinrich von Stefan, i generał Blücher. To jest fantastyczne, że można się tu właściwie odnaleźć w każdej epoce. W
Słupsk to miasto wielu przydomków. Jest miastem murali, ale także pierwszej kartki pocztowej. Jako pierwszy koncepcję wykorzystania kart pocztowych bez użycia kopert przedstawił pochodzący ze Słupska pocztmistrz Heinrich von Stefan. Tablica upamiętniająca go znajduje się w holu zabytkowej Poczty Głównej. Miasto znane jest też z adaptowania niektórych kościołów na cele kulturalne. I tak dawny średniowieczny kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja pełni funkcję biblioteki miejskiej. Nawet jeśli nie mamy ochoty korzystać z jego księgozbioru, warto zwrócić uwagę na elewację. Kolejną charakterystyczną budowlą, a zarazem wizytówką miasta jest ratusz. Według wielu rankingów najpiękniejszy w Polsce. Wybudowano go w 1901 roku. Koszt jego wzniesienia okazał się dwukrotnie większy niż pierwotnie zakładano, za co usunięto ze stanowiska ówczesnego burmistrza. Ale dziś mamy co podziwiać. Budynek ma kształt litery U. Jego wysokość podkreślają pionowe elementy na bocznych szczytach oraz wieża. Wewnątrz zachwyca hol z malowidłami przedstawiającymi targ rybny i rozładunek statków w Ustce. Obrazy ścienne zdobią także salę numer 211. Jeden z nich przedstawia w alegoryczny sposób ponowne nadanie praw miejskich Słupskowi, a drugi wykupienie miasta od zastawu krzyżackiego. Zwiedzanie ratusza można zakończyć na tarasie widokowym, by z wysokości 58 metrów podziwiać panoramę miasta. Słupsk zachęca do zwiedzania na każdym kroku. Imponujące budowle na trasie szlaku gotyku ceglanego to świetna lekcja historii i architektury, a zadbane parki zachęcają do aktywnego wypoczynku. Kolorowe murale pozwalają jeszcze raz, z trochę innej perspektywy, spojrzeć na to miasto. No i jak tu się nie zakochać?